bardzo dziękuję, szczególnie, że obecność opiekuna na takich spotkaniach jest bardzo rzadka, bo właśnie są przy chorych i nie wszyscy chcą tak otwarcie mówić. Dziękuję, Mariela. Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, ma 10 minut tylko na powiedzenie o Polskim Ruchu Alzheimerowskim. No właśnie, proszę Państwa, zostałem poproszony o poruszenie tematu naprawdę szerokiego w pigułce, nomen omen. Spróbuję to zrobić, jeśli Państwo poczujecie niedosyt w kuluarach, jestem dostępny, ewentualnie mailowo. Proszę Państwa, ile jest organizacji pozarządowych w Polsce? Za mało. 35. Powstają i znikają. W 90 krajach świata są organizacje podobne, tego typu. A Polska jest prężnym członkiem zarówno jednej światowej organizacji, jak i europejskiej. Mamy to szczęście, że tu obecna pani Alicja Sadowska jest członkiem zarządu Alzheimer Europe. A dlaczego mamy szczęście? Ponieważ mamy tam swojego człowieka. Wiecie Państwo, jak mamy swojego człowieka, to mamy dobre informacje. Informacje są w jedną i w drugą stronę. Europa wie, co się dzieje u nas, my wiemy, co się dzieje w Europie. Proszę Państwa, wspomniałem, że za mało jest tych organizacji. Jest za mało, dlatego że one są zazwyczaj w dużych ośrodkach miejskich. Perełeczki to są Płock, mniejszy gdzieś jakieś, Koprzywnica, takie no, nazwa na przykład, o których no, mało co Państwu mówi, doskonale prężnie działające. To są organizacje, które mają dla mnie bardzo jedną ważną cechę, mianowicie one co roku dokonują czegoś niebywałego dla mnie. Niemal co roku spotykamy się na zjazdach alzheimerowskich. Proszę Państwa, to jest nieocenione. Część osób pracujących czy też zakładających te organizacje to są fachowcy. Tak, Alicja Sadowska, jak ja powiedzmy i wiele innych, ale część osób się uczy. Osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy na taki zjazd, które świeżo założyły organizację, uczą się od nas. Następuje pewna wymiana doświadczeń. To tam rodziły się pomysły, jeśli chodzi również i o polski, o plan alzheimerowski. To wszystko powoduje, że jesteśmy związani, czujemy więź ze sobą, tak jak mówiła tutaj pani, która opiekuje się bezpośrednio pacjentem. To jest wreszcie bardzo ważne, ponieważ te organizacje w większości zakładają osoby doświadczone przez los. Dotknięte chorobą Alzheimera, no co tu dużo mówić. To jest istotne. My jesteśmy na samym dole. My jesteśmy na samym dole, ale jesteśmy tym pierwszym bastionem, tak militarne porównanie, który przyjmuje tych ludzi. Ja muszę się teraz odwołać do siebie, no bo w końcu robię to od ponad 15 lat. I jak gdyby przyjęliśmy ponad 2000 rodzin. W związku z czym wiemy, że to nie jest łatwe, żeby przyjść, żeby szukać pomocy. Ale jak już ktoś przyjdzie i szuka pomocy, to wiecie Państwo, co jest najistotniejsze w tym gabinecie, w którym przyjmujemy rodzinę? Paczka chusteczek. Tu ktoś słusznie powiedział, że te emocje są bardzo ważne. My musimy być tym, który wysłucha, ale też, jak my to mówimy, ustawi tę rodzinę. Powie jej, jak ona ma postępować. Od pierwszej informacji, że należy na pierwsze spotkanie przyjść bez pacjenta, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać, żeby ten pacjent nie czuł się w jakiś sposób pominięty, a też nie wszystko można poruszyć. Do tego momentu, gdzie przekazujemy rodzinom tak podstawowe informacje jak problem ubezwłasnowolnienia, żeby później nie było problemu. Nieraz mówię tak, że pani mówisz, że pani tego nie zrobi własnej mamie. A przecież to jest działanie na rzecz tej osoby. Mało tego, to jest odwracalne. Jeśli zdarzy się, że powstaną leki, które pozwolą tej chorobie jak gdyby zwrócić człowieka, to również ubezwłasnowolnienie można cofnąć. I kolejna rzecz, też było tutaj mówione o akwizytorach. Mówię tak, no a skąd pani ma wiedzę na temat tego, co dzisiaj się w tym momencie dzieje z pani pacjentem? Być może w tej chwili bierze jakąś pożyczkę albo kupuje odkurzacz za 60 tysięcy po bardzo korzystnej cenie od akwizytora. Proszę Państwa, organizacje pozarządowe są z samej natury powołane do tego, żeby nieść pomoc rodzinom.
One zazwyczaj są non-profit. Często korzystają z płaty z 1%. Tak niby małe jednostki potrafią robić takie rzeczy jak prowadzenie ośrodków pomocy dziennej. Mamy stowarzyszenie, które prowadzi dwa domy pomocy społecznej. Dzisiaj się dowiedziałem, że znów koleżanka otwiera kolejne. Te organizacje prowadzą nie tylko szkolenia dla rodzin, nie tylko szkolenia dla opiekunów, a starają się prowadzić szkolenia dla pielęgniarek, dla lekarzy pierwszego kontaktu, dla neurologów również, sami mieliśmy takie. Poza tym prowadzą również grupy wsparcia, prowadzą praktyki, szkolenia w swoich ośrodkach. Oczywiście, powiedziałem, takie ośrodki powstają, takie stowarzyszenia, fundacje powstają i znikają, ale nadal jest ich zbyt mało. Co z tego, że jest w Poznaniu, że ma jakąś dużą ofertę, ale już kawałeczek dalej brakuje. Brakuje tego typu działań, brakuje też świadomości wśród ludzi, żeby robić. Najczęściej władze są przychylne, tu muszę powiedzieć, że to zrozumienie jest. Kolejna rzecz, finansowanie tych organizacji. Proszę Państwa, no to jest temat na zupełnie odrębną konferencję, mianowicie te organizacje próbują się ratować jak mogą. Ja w tej chwili jestem tutaj, właśnie martwię, bo za miesiąc użytkowania obiektu dostaliśmy 2938 zł rachunku za energię elektryczną. A wiecie Państwo dlaczego? Bo tak źle nam zaprojektował zużycie energii elektryki i okazało się, że musimy zapłacić za energię, której jeszcze nie wykorzystali. I z tego typu rzeczami, wiadomo, borykają się organizacje, skąd biorą pieniądze. Proszę Państwa, to są projekty. To są projekty, które organizacje piszą. Bardzo rzadko NFZ, czyli kontrakty z poradni jakichś, czy my nawet mamy kontrakt, nie kontrakt, a właśnie projekt, w którym przyjmuje lekarz psychiatra, w którym przyjmuje psycholog z testami właśnie zagarowymi inwentami. To są tego typu działania, których jest coraz więcej. Te organizacje robią na przykład oprócz zjazdów robią chociażby takie nowe badania, nie badania, a nowe ćwiczenia, jak ćwiczenie funkcji, ćwiczenia rewinstancyjne. Otóż w tym roku był zjazd, europejski zjazd osób, które prowadzą terapię funkcji rewinstancyjnych. Także organizacje próbują nowych metod terapeutycznych i pomagają jednocześnie rodzinom. Myślę, że to jest czas, który mogę poświęcić. Dziękuję.